Łauma, czyli czarownica, to ostatnia premiera Szaniawskiego w poprzednim sezonie. Spektakl plenerowy w sezonie 2017-2018 powraca, ale na dużej scenie. Wchodzę za 3, 2, 1. Cześć! Witam Was na antenie radia na końcu świata w audycji Wielka Nuda. Mówi do Was Dorota, Dorcia, Dotka, Doris. Dorotka to nie. Dorotka to ta, co miała czerwone trzewiczki, stukała obcasami, a za nią szedł lew, blaszany drwal i strach na wróble. Dorotka mieszka w Kansas. Ja, Dorota, mieszkam w Polsce. Do tej pory mieszkałam w Warszawie, więc myślałam, że bardziej w Polsce się już nie da. Ale się da. Nawet jeżeli jest to bardzo hen pod granicą. Tam, gdzie nazwiska kończą się na O. Jagiełło, Stosio, Gryko, Skiergiełło, Dowgiało. Ewentualnie na IS, jak Staniszewicz. Tam, gdzie na drogę wychodzą łosie. Nad rzeką tamę buduje bóbr albo piszmak. Są też czarne bociany i kormorany. Nie może być bardziej polsko, bo tam mieszka orzeł bielik. Ja się kartacze, zjemy na szlamy babki i sąkacze. Kraina ziemniaka taka. Ostatni PKS o godzinie 17. Najpopularniejszy środek komunikacji? Kajak. Najpopularniejsza osoba? Hipster z namiotem. Gdzie się nie obejrzysz? Park krajobrazowy. I tam mam jechać ja. Na Suwalszczyznę. Stąd to trochę daleko, wiem. Ale stąd i stamtąd nigdzie nie jest blisko. Więc jak to wszystko dodać, to zostawiłam wszystko. Tak czy siak, kiedy dojechaliśmy na miejsce, okazało się, że... Wasza babcia nie żyje! Co? Pochwalony Jezus Chrystus. Co? Super, bo mało mam depresji. Ale kiedy? Jak to się stało? Popełniła samobójstwo. Co? Samobójstwo? Jakie samobójstwo? Co samobójstwo, Dorota? Nie słuchaj tego. Co mi pan chce powiedzieć? Że 90-letnia kobieta co? Znalazła sobie pistolet pod płoty i pan ma sobie błęd? Nie pan, tylko ksiądz. A dobra, to zwał jak zwał. To nie samobójstwo, tylko tradycyjny zwyczaj jadźwiecki. Zwyczaj, to zwyczaj, to samobójstwo i tyle. Chyba nie muszę tłumaczyć, że to grzech śmiertelny wołający o pomstę do nieba. Kobieta się nie wyspowiadała, bo nie mogła, bo nie żyła. Dla takich nie ma miejsca na cmentarzu, chyba że pod płotem. Doskonale wiesz, że jest. Nie ma. Jest. Nie ma. Jest. Nie ma. Jest. Nie ma. Za specjalną cenę jest. Za specjalną cenę jest. Specjalne miejsce. Po obejrzeniu fragmentu przedstawienia odbyło się spotkanie dziennikarzy z dyrekcją teatru oraz kierownikiem literackim i pedagogiem teatru. 8 premier, 7 realizatorów, dni dramaturgii, dni młodego teatru, duży blok Edu. I może dwa zdania, żebyście Państwo wiedzieli, jak poszukiwać albo jak to opisywaliśmy w gadżetach, które, czy dokumentach, które przed Państwem. Proszę, Maciej. Wszystkie informacje znajdą Państwo w naszym starterze sezonowym. Jest tutaj zarówno dość dokładny opis sezonu w postaci malutkiej praktycznej wkładeczki, jak i opis program roku Konradowskiego w Wałbrzychu oraz zapowiedź naszej najnowszej premiery, czyli zbliżającej się wielkimi krokami, bo już jutro premierowanej Łaumy w wersji scenicznej. A poza tym wszystkie te materiały oczywiście prześlemy Państwu za pośrednictwem naszego niezawodnego działu promocji w najbliższym czasie. Wszystkie znajdują się również na stronie internetowej naszego teatru. O wszystkie również można nas zawsze zapytać. Proszę nas też nie pytać o fanaberię. A właśnie miałam to zrobić. Walczymy.
walczymy. Ja nie wiem, czy widzowie czekają na fanaberię, czy nie czekają. Na pewno nie czeka ministerstwo, o czym Państwo wiedzą, bo już nas potraktowało odmownie. Walczymy, zobaczymy. Cała jesień, proszę Państwa, jeśli tak by się zdarzyło, że 15 fanaberie utkną i się nie odbędą, cała jesień jest bardzo, bardzo, bardzo bogata. Szaniawski i Konrad się bardzo zaprzyjaźnią i będziemy z Państwem się spotykać wielokrotnie i tych pomysłów całkiem nowych jest dość dużo, o tym będziemy mówić. Ale te fanaberie, do których widzów przyzwyczailiśmy i na których część z Państwa chyba czeka, jeszcze się nie zakończyły nasze tutaj debaty i decyzje, jeszcze walczymy. No, ale poza tym wszystko jest, wszystko na jest najlepszej, tak, na najlepszym miejscu. Sezon zapowiada się bardzo pracowicie. 8 premier to jest bardzo dużo premier w naszym teatrze. Bardzo. O jedną więcej niż w mijającym zapowiadamy premierze, licząc bardzo, że Mała Syrena, to wszystko tytuły robocze oczywiście tak, na pół roku przed. Że to będzie spektakl, który po raz szósty zrealizujemy wspólnie z miastem. Więc trochę na wyrost zapowiadamy. Premiera tego spektaklu byłaby w połowie czerwca, czyli wcześniej niż zwykle. I pan prezydent jeszcze nie wie, że już przygotowujemy dużą aplikację, żeby go przekonać, że warto tę tradycję kontynuować. Więc jeśli by się tak udało, to mielibyśmy 8 premier w tym sezonie. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze o czymś takim, że jak zwykle zostajemy, jak zwykle, od 15 lat to jest teatr najbardziej przyjazny młodym twórcom, wydaje mi się, w Polsce. Młodzi twórcy rozpoczynają tutaj swoją drogę artystyczną właśnie na zasadzie zupełnie równoprawnej z naszymi starymi przyjaciółmi i twórcami bardzo doświadczonymi. Odpłacają nam się, wydaje mi się, świetnymi spektaklami, które tak jak na przykład w zeszłym roku Cynkowi Chłopcy wygrywają większość lub wszystkie festiwale przeznaczone dla młodych twórców, czy jak kilka, czy to jak dwa lata temu Schubert, Magdaleny Szpecht. W tym roku również zaznaczamy to. Dwie, mam wrażenie, że dość spektakularne premiery. Debiutanckie. Jedna już za półtora miesiąca, w październiku, czyli jeszcze w tym gorącym okresie jesiennym. Piątek 13 października, debiut. Duży debiut na dużej scenie z ogromnym zespołem. Grzegorz Jaremko robi, wystawia Iwonę Księżniczkę Burgunda, tak jak napisał ją Gombrowicz, dodajmy, czyli Iwonę. No jesteśmy tego wszyscy bardzo ciekawi, jest to bardzo duże przedsięwzięcie dla nas. Mam wrażenie, że niewiele, na nim nie mam taką wiedzę, niewiele teatrów pozwala sobie na taki eksperyment, by młodym ludziom oddać właściwie cały zespół i taki duży tytuł. My jesteśmy przekonani, że to się opłaca. A na wiosnę druga spektakularna premiera debiutanta. Mirosław Kaczmarek, bardzo ważny polski scenograf, od lat związany ze scenami naszymi, autor również naszej identyfikacji wizualnej, również dodajmy nowej identyfikacji wizualnej. Ta stonka, które mam nadzieję, że opanuje Wałbrzych, teatralna, to jego autorstwa. Stonka jest jego autorstwa. Stonka, jeśli chciałby ktoś to sobie przetłumaczyć, to rozumie, że tak łatwo nas się nie uda wyrzucić. I on przygotuje na wiosnę również spektakl z całym zespołem, czyli dość spory. Na podstawie komiksu Maus Arta Spiegelmana. To jest komiks, który w latach 90. został wydany w Polsce, w latach 80. został wydany w Ameryce. I to jest komiks, który właściwie zmienił myślenie o Holokauście, o kulturze opowiadającej o Holokauście, upowszechnił pojęcie postpamięci, tak ważne dla w ogóle współczesnej antropologii i współczesnej polityki również. To wszystko będzie u nas, czyli komiks, czyli nie do końca poważnie, o bardzo poważnych sprawach. W reżyserii późnego debiutanta, którego zresztą spotkają Państwo na dużej scenie już za chwileczkę, ponieważ jest autorem scenografii do Małumy i jest tam właśnie na próbie i przygotowuje ten